Czarne dziury to jedne z najbardziej enigmatycznych i złowrogich zjawisk we wszechświecie. Potrafią pochłonąć całe gwiazdy i planety, zaginając strukturę przestrzeni i czasu. Ale co by było, gdyby Ziemia, nasza rodzima planeta, została złapana w uścisk horyzontu zdarzeń tejże dziury? Co zobaczylibyśmy przed nieuchronnym końcem? Przekonajmy się. Czarna dziura przypomina łobuza na placu zabaw. Jest to obszar czasoprzestrzenny, w którym grawitacja działa z taką siłą, że nic, nawet światło, nie może z niej uciec. Coś jak Houdini na odwrót. Podobnie jak płatki śniegu, każda czarna dziura jest wyjątkowa pod względem masy, obrotu i ładunku. Występują też w różnych rozmiarach, trochę jak dżinsy. Rurki, slimy, regular, dzwony czy coś takiego. W każdym razie wyróżnia się cztery rozmiary. Najmniejsze czarne dziury to te o masie gwiazdowej. Powstają, gdy masywnej gwieździe zabraknie energii i zwija się w kłębek. Są jak chihuahua w świecie czarnych dziur. Mogą być malutkie, ale niezłe z nich zadziory. Pożerają pobliską materię niczym głodny szczeniak, a nawet najmniejsza z nich jest trzy razy większa od naszego Słońca. Teraz czas na środkowe dzieci w tej kosmicznej rodzinie, czyli czarne dziury o średniej masie. Są one zbyt duże, by mogły uformować się z zapadniętych gwiazd. Naukowcy uważają, że powstają, gdy kilka czarnych dziur połączy się w jedną. I chociaż nie są w stanie zdominować galaktyk, potrafią pochłonąć kilka pobliskich gwiazd. Brawa dla nich! A wiecie, kto posiada moc ujarzmiania galaktyk? Ogromne potwory naszego wszechświata, supermasywne czarne dziury. Ich masa jest od milionów do miliardów razy większa niż masa Słońca. Odgrywają kluczową rolę we wzroście i formowaniu się galaktyk, w których się znajdują. I wreszcie są też ultramasywne czarne dziury. Ich rozmiar i masa przekraczają wszelkie wyobrażenia. Kosmiczne potwory tego typu są niezwykle rzadkie, ale te, które znamy, mogą pożerać całe galaktyki, jak Pac-Man. Powstaje pytanie, co się wydarzy, jeśli znajdziemy się za blisko czarnej dziury? A raczej, co zobaczylibyśmy w ostatnich chwilach życia? Cóż, po pierwsze, dotarlibyśmy do horyzontu zdarzeń. To taki punkt bez powrotu, niewidzialna granica, która wyznacza krawędź czarnej dziury. I tu robi się bardzo, bardzo ciekawie. Na przykład, czas zaczyna zwalniać. Ale nie dla was, dla osoby postronnej, obserwującej to wszystko z bezpiecznej odległości. Gdybyście doświadczali tego na własnej skórze, nie czulibyście żadnej różnicy. Ale gdybyście patrzyli, jak ktoś inny do niej wpadał, ujrzelibyście, jak zwalnia i ostatecznie zatrzymuje się w czasie, niczym w zastopowanym filmie. Zbliżając się jeszcze bardziej, zaczynacie dostrzegać zadziwiające rzeczy. Grawitacja spowodowałaby, że światło wokół was wygięłoby się i zniekształciło, tworząc coś w rodzaju efektu lustrzanego odbicia. Wokół czarnej dziury można nawet zobaczyć aureolę, znaną też jako pierścień fotonowy lub strumienie wysokoenergetycznych cząstek wylatujących z biegunów tego potwora. Co ciekawe, dałoby się zbliżyć do tego obszaru bez większego ryzyka. Dopiero po przekroczeniu horyzontu zdarzeń nie ma już odwrotu. Arrivederci! Za tą granicą nic już nie widać. Dla osoby z zewnątrz wyglądałoby to tak, jakbyście nagle zniknęli. W międzyczasie moglibyście poczuć, jak się rozciągacie niczym makaron spaghetti. Grawitacja jest po prostu tak silna, że ciągnie was w różnych kierunkach jednocześnie. Istnieje na to nawet naukowy termin zwany spaghettyzacją. Brakuje jeszcze latającego potwora spaghetti. Znajdujecie się wewnątrz czarnej dziury. Celujecie w astronomiczną osobliwość. Jest to punkt o nieskończonej gęstości w jej centrum, gdzie cała materia zostaje zmiażdżona do jednego punktu. To jak próba zmieszczenia słonia w pudełku zapałek. Wszystko zostaje zgniecione, aż stanie się tak małe, jak to tylko możliwe. Chyba nadszedł czas, by pomachać na pożegnanie. A jeśli to wszystko brzmi przerażająco, dodam na zachętę, że czarne dziury wcale nie są rzadkie. Właściwie jedna z nich znajduje się w centrum każdej galaktyki, włączając w to naszą Drogę Mleczną. Czy to oznacza, że w końcu zostaniemy do niej wessani? A jeśli tak, to jak dokładnie będzie to wyglądało? Sprawdźmy. Wyobraźmy sobie czarną dziurę zbliżającą się do naszego Układu Słonecznego. Na początku wydaje się niczym więcej niż maleńką plamką w oddali.
ale w miarę zbliżania się jej przyciąganie grawitacyjne zaczyna siać wokół spustoszenie. Planety zbaczają z kursu, asteroidy odlatują w nicość, a komety rozpadają się na milion kawałeczków. Możemy się łudzić, że nas to nie dotyczy i poobserwujemy sobie cały spektakl z wygodnego fotela. Nic bardziej mylnego. Wkrótce czarna dziura nieuchronnie dotrze do Ziemi. Najpierw atmosfera naszej planety zostanie przyciągnięta w jej kierunku, wywołując potężną wichurę. Na oceanach powstaną ogromne fale, a sama woda ulegnie zniekształceniu przez siły grawitacyjne. Wyobraźcie sobie, jak rozciągają się morza. Pole magnetyczne Ziemi jest generowane przez ruch stopionego żelaza w jądrze planety. Teraz jednak ekstremalne siły pływowe czarnej dziury go zakłócają, powodując osłabienie i zniekształcenie pola magnetycznego. Wszystko to prowadzi do ogromnych trzęsień Ziemi i erupcji wulkanów. Skorupa i płaszcz planety rozrywają się na strzępy. Cała infrastruktura i technologia zostają totalnie zniszczone. Budynki, mosty i drogi obracają się w proch i pył. Dobra, wciśnijmy pauzę. Przerażająca wizja, prawda? Ale nie martwcie się, nawet byśmy tego nie zobaczyli, ponieważ skutki obecności czarnej dziury poczulibyśmy dużo, dużo wcześniej. Wróćmy do przyszłości. Stracilibyśmy nasze pole magnetyczne jeszcze zanim wszystko zaczęłoby się zapadać. A to oznacza nie tylko, że pogoda i klimat staną się jak z koszmaru, będziemy również narażeni na ekstremalne promieniowanie. Promienie gamma i ciepło z czarnej dziury drastycznie zmieniłyby naszą planetę. Powiedzcie pa-pa pięknej naturze. Marne pocieszenie jest takie, że nie tylko my będziemy ofiarami. Ta bestia pochłonie cały Układ Słoneczny, czyli z naszej perspektywy wszystko. Jednym z natychmiastowych skutków będzie zakłócenie orbit asteroid, komet i wszystkich innych ciał niebieskich. Planety zaczną się deformować i rozciągać, a ich powierzchnie wypaczać jak stopiony metal. Słońce też się nie uchroni. Przeobrazi się w coś na kształt masy szpachlowej. Tak, to wszystko jest straszne, nawet jeśli widzi się to tylko oczami wyobraźni. Ale teraz weźcie głęboki oddech i się zrelaksujcie. Nic takiego się nie wydarzy. To jasna strona, pamiętacie? Wasze nieskończenie małe szanse na wygraną w wielkiej loterii są większe niż prawdopodobieństwo, że Ziemia zostanie kiedyś zamieciona do paszczy czarnej dziury. Ta położona najbliżej Układu Słonecznego nosi nazwę Gaia-BH1. Została odkryta przez naukowców w 2022 roku i znajduje się w Drodze Mlecznej około 1600 lat świetlnych od Ziemi. Jej masa jest jakieś 10 razy większa niż ta Słońca, co czyni ją czarną dziurą o masie gwiazdowej. Sama w sobie nie jest zbyt interesująca, ale jej odkrycie dostarczyło cennych informacji na temat zachowania tych kosmicznych potworów. Jak jednak widać, nawet najbliższa znana czarna dziura znajduje się w odległości ponad 1000 lat świetlnych, a poruszają się one bardzo powoli i nigdy nie znajdą się tak blisko naszego układu, by stanowić zagrożenie. Hej, ale czy nie mówiłeś, że w centrum Drogi Mlecznej znajduje się czarna dziura? Czy to nie oznacza, że w końcu pochłonie całą naszą galaktykę? Bez obaw. Odpowiedź brzmi nie. Obiekt znajdujący się w centrum Drogi Mlecznej nosi nazwę Sagittarius A z gwiazdką. Być może pamiętacie go z tego słynnego, rozmazanego zdjęcia, które krążyło po internecie kilka lat temu. Ta czarna dziura jest rzeczywiście bardzo masywna i wykazuje silne przyciąganie grawitacyjne niczym dwoje zakochanych ośmioklasistów, jednak nic nam nie grozi. Wpływa tylko na obiekty, które znajdują się w pobliżu. Wszystkie ciała niebieskie w galaktyce są zbyt duże i poruszają się zbyt szybko, aby czarne dziury mogły je przyciągnąć. Niemniej jednak jest to fascynujący temat badań. Naukowcy wciąż próbują odkryć tajemnice czarnych dziur. I nawet jeśli nigdy nie będą dla nas niebezpieczne, przypominają nam o niesamowitej potędze wszechświata. Cóż, mnie osobiście bardziej przyciąga niesamowita potęga czekolady.